Hejka kochani, witam was wszystkich na moim kanale. Niedawno przeczytałam taki tytuł, że w Polsce są masowe związki Polaków i Ukraińców. Często właśnie w rosyjskiej propagandzie można zobaczyć takie tematy i zauważyłam, że jednak ludzie niepokoją się tym, ogólnie kobiety w Polsce, bo zobaczyłam też takie różne filmiki, na przykład na TikToku lub na YouTube, że trzeba uważać na Ukrainek. Też jak zaczęła się wojna na Ukrainie i jak Ukrainki zaczęli właśnie przyjeżdżać do Polski, to bardzo dużo filmików pojawiało się na YouTubie właśnie od Polek, że proszę uważać, proszę nie brać do siebie na przykład swoją rodzinę Ukrainkę, bo zabierze wam męża. Pod postem wyciekła gorąca dyskusja na temat tego, że Ukrainki kradną polskim kobietom mężczyzn. I czytam komentarz. Dziewczyny, pilnujcie swoich facetów, bo przyjmiecie Ukrainkę pod dach i ona wam ukradnie faceta. Co kurwa ukradnie? Przyjdzie i siłą zabierze? Serio, ja naprawdę nie rozumiem takiego gadania i takiego zachowania. Twój facet ma 5 lat, że trzeba go pilnować? Nie ma własnego rozumu? Ukrainka go siłą weźmie? To nieważne, czy to będzie Ukrainka, czy Polka, czy jakakolwiek inna kobieta. Jeśli facet będzie chciał cię zdradzić, to cię zdradzi. I ty go nie upilnujesz. A jak musisz pilnować faceta, to go po prostu zmień. I że proszę uważać, i że w ogóle jakby taki się złożył stereotyp, że Ukrainki zabierają mężów Polakom. Szczerze, jakby ja tego absolutnie nie rozumiem, jak kogoś można zabrać, tak? No przecież to nie jest jakieś, no nie wiem, to jest osoba, tak? Myśląca, mężczyzna, i jak jego można po prostu tak sobie wziąć i zabrać. Szczerze, bardzo mnie zdziwiły takie filmiki, ale potem właśnie zrozumiałam, skąd w ogóle się zaczęły te wszystkie tematy, bo zobaczyłam właśnie rosyjskie filmiki i też przeczytałam parę tam takich właśnie tekstów w internecie o tym, że tam są taka propaganda, że specjalnie chcą skłócić właśnie Ukrainek i Polek, że jakby, żeby wzbudzić właśnie w Polkach taką trochę niechęć, nienawiść właśnie do Ukrainek. Specjalnie taka robi się propaganda i niektóre osoby naprawdę w to uwierzyli, ogólnie kobiety, i jakby to jest bardzo ciekawe. Ogólnie właśnie widziałam takie filmiki też, jak dopiero Ukrainki zaczęli przejeżdżać do Polski, to zaczęli nagrywać takie trochę dla mnie głupie TikToki, że kto jest piękniejsza, kto jest tam lepsza, Ukrainka czy i tam Polka. Tak, to dla mnie jest w ogóle bardzo dziwne i jakby, albo w ogóle zaczyna jakby mówić, że Ukrainki najpiękniejsze po punktach, tak, że dlaczego, że tutaj takie są kobiety w Polsce, takie sobie tam nie dbają o siebie lub też jeszcze, widziałam takie filmiki. Szczerze, czegoś takiego absolutnie nie rozumiem, bo uważam, że osoby, które przyjechali do Polski, to muszą być wdzięczni, tak, za to, że Polska ich przyjęła, dała im dach nad głową, że polskie kobiety i mężczyzny zadbali o nich, a nie robić w ogóle takie głupie filmiki. Także też to dla mnie było dziwne. To już inna strona, nie rosyjska propaganda, tylko że takie głupie właśnie zachowanie niektórych osób. I potem się zaczęła taka jakby robić konkurencja, kto jest lepszy, czy Polka, czy Ukrainka. I szczerze tego absolutnie nie rozumiem. I widziałam, że nawet niektóre Ukrainki zaczęły nagrywać filmiku takiego typu, że przepraszam za zachowanie, tak, niektórych Ukrainek, że w ogóle nagrywałem takie rzeczy. Zaczęli już przepraszać i mówić, że na pewno nie są wszyscy tacy, że to tylko takie wyjątki, że jakby mówią takie rzeczy. No ale taka właśnie, nie wiem, trochę konkurencja, tak?
pojawiła się u polskich kobiet. Może tak myślą, tak, polskie kobiety, ale no, nie myślę, że jest jakieś zagrożenie, tak, bo jeżeli jest miłość, jeżeli jest związek, no to nieważne skąd jest kobieta, z Ukrainy, nie wiem, z Tajlandii, z Egiptu, z jakiegokolwiek kraju, nieważne skąd ona jest. Oczywiście, że no, nie może odebrać męża tylko przez to, że jest jakiegoś tam innego pochodzenia i nie jest z Polski. Właśnie zauważyłam jeszcze też takie coś, że czasami mężczyzny pod moimi filmikami, na przykład na YouTubie, piszą jakieś źle rzeczy o Polkach, że o, Ukrainki tam fajne, a nie wiem, Polki potrzebują tylko pieniędzy. Albo chcę za żonę Ukrainkę, bo Polki to już w ogóle, nie wiem, nie chcą rodziny, dzieci. Nie chcą jakby jakichś takich poważnych związków. No i właśnie zauważyłam, że niektórych mężczyzn właśnie bolą chyba pieniędzy, bo dużo osób pisało, że chcą tylko pieniędzy. I to jest dla mnie bardzo dziwne, że bo jest takie dzielenie, bo uważam, że Polki, Ukrainki naprawdę podobne z wyglądu, nie wiem, zachowania. I nie ma jakichś takich dużych różnic między nami, tak? I jakby często też nie rozumiem właśnie takich komentarzy mężczyzn, tak? Że nie wiem, Ukrainka jest lepsza w tym. I uważam, że to jest jakby. No nie ma czegoś takiego, naprawdę Polki, jak i Ukrainki są bardzo zaradne kobiety i uważam, że absolutnie jakby tak, to jest absurd, że po prostu się bać, że jakaś Ukrainka zabierze męża. Uważam, że jeżeli jest związek, w nim jest wszystko w porządku, tak, kochacie się, no to żadna kobieta nic nie zrobi. I dla mnie to było oczywiście też horror, jak właśnie widziałam takie filmiki, że nie trzeba pomagać. Nie trzeba tam, uważajcie na Ukrainek, uważajcie tam na nich, bo oni zabiorą wam, nie wiem, mężów, bo coś tam, nie wiem, zrobią. I to dla mnie takie było trochę dziwne, no ale potem właśnie zrozumiałam, że to jest wszystko idzie z rosyjskiej propagandy. Kochani, proszę napisać w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. Co ogólnie uważacie, czy rosyjska propaganda jednak zadziałała tak na polskich kobiet i ogólnie na Polaków? Czy jednak myślicie, że nie i że jakby nikt tego nie słucha i rozumieją tak skąd rosną nogi? Nie wiem, czy tak się mówi. Polsce. Moi drodzy, dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Oczywiście zapraszam do oglądania innych filmików na moim kanale. Buziaczki i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa, pa!